Cześć. Jak już, żebyście mogli mnie lepiej zrozumieć, muszę się z wami podzielić pewnymi doświadczeniami, które miały ostatnio miejsce, a które były dość znaczące. Wy stwierdziliście, że mnie nie odrzuciliście jako społeczeństwo, a ja uważam troszeczkę inaczej, bo w momencie, kiedy ja kończyłem swój projekt życia w prezencie dla córki i znalazłem sposób, jak naprawić cały świat na lepsze, I prosiłem was o pomoc. Dzwoniłem, prosiłem, żebyście mi pomogli dokończyć moje dzieło. I miały... dziwne zajścia były, zdarzyły się, że tak powiem. Bo idąc do kolegi, któremu wcześniej pomagałem, z którym współpracowałem i któremu chciałem pomagać, idąc do niego po pomoc, prostą sprawę, rozumiecie? Chciałem zmontować jeden film. Ten jeden film to moją wizytówkę, mój pomnik, moje dzieło życia. I zostałem zaatakowany, właśnie uznany za wariata, została wezwana policja. W ogóle dziwne sytuacje, miałem okazję porozmawiać sobie na spokojnie z policją. Oczywiście panów policjantów pozdrawiam. No ale później w końcu summa summarum udało się tą moją wizytówkę nagrać, dzięki czemu ja wiem, że nie zwariowałem. I dzięki temu, że zostawiłem wam mój plan, to nie muszę do tego planu wracać, nie muszę się wam tłumaczyć, ale od razu pokazuję wam, kim jestem i dzięki temu mogę iść dalej. I dlatego moje życie staje się łatwiejsze. Żebyście zrozumieli, co się wydarzyło w pierwszym filmie, to po prostu zawsze marzyłem o lepszym świecie, bo patrząc na to, co wy robiliście i jako społeczeństwo, to jakoś tak mieliście trudności z dogadaniem się, a ja postanowiłem być po prostu waszym mediatorem, dlatego założyłem fundację. Co jest jeszcze istotne? A, po nakręceniu filmu, jeśli chodzi o Warszawę, bo tam to się wydarzyło, po nakręceniu filmu udało mi się go już właśnie skończyć, wrzucić do sieci i postanowiłem was troszeczkę zarazić moim optymizmem, moim podejściem do życia, moją grą. Dlatego miałem okazję pochodzić sobie po Warszawie. I co do samych warszawiaków powiem tak. Zabiegani, spieszą się, głowa w dół, każdy ma szybko, szybko coś załatwić. Ale przywitałem się z nimi, uśmiechnęli się do mnie, było miło, dlatego ich gorąco pozdrawiam. I teraz tak, byłem, słuchajcie, niedziela. Jestem samotny, rozumiecie? Projekt skończony, praca zrobiona, mogę odpocząć, pomyślałem, poznam kogoś, wyjdę sobie na miasto. Miałem okazję wybrać się do galerii Złote Tarasy. Zdecydowanie nie rekomenduję tej galerii nikomu, kto chce poznać nowe osoby. Bo ta galeria służy wyłącznie do zakupów. Tam nie można się spotykać z innymi osobami, można tylko kupować, bo jeśli nie kupujecie, to właściciel może was pobić, bo tak... Wyszła taka sytuacja, bo ja próbowałem porozmawiać z ludźmi, spotkać kogoś, poznać, pogadać, było fajnie, miło, wszyscy się uśmiechali, no i po jakimś czasie podszedł do mnie ochroniarz. No i nie spodobało mu się, że rozmawiam z ludźmi, więc poprosił mnie o wyjście z tego lokalu. Jako że ja uznałem jako wolny obywatel tego kraju, Polski, że mam prawo przyjść towarzysko do galerii, bo po to w sumie ona jest, tak mi się przynajmniej wydawało do tej pory, to nie zgodziłem się z nim, poprosiłem o wezwanie policji. Zamiast policji przyszedł drugi ochroniarz, później trzeci i pomimo moich dalszych próśb o wezwanie policji, zostałem przez tych panów napadnięty siłą i próbowali mnie wyprowadzić z tej galerii. Ja oczywiście, jako że nie zrobiłem nic złego, postanowiłem się po prostu bronić, a panowie mnie po prostu cały czas szarpali, ciągnęli i próbowali z tego sklepu wyprowadzić. Tutaj panom muszę podziękować, bo dzięki nim zgubiłem zegarek. Bardzo fajny, dopiero niedawno kupiłem, bardzo fajną opaskę. Mogę polecić, ale nie powiem nazwy. Dziękuję. Jako że jesteście troszkę mało istotni w moim całym planie, w mojej całej układance, to nie złożę na was doniesienia. Aczkolwiek zarówno nie polecam tej ochrony, jak i nie polecam tego miejsca dla osób, które chcą bezpiecznie spędzić czas. Żebyście zrozumieli, dlaczego założyłem moją fundację, istotna sprawa właśnie to jest bezpieczeństwo. Ja czułem się przez was zagrożony, a przez to, że ja czułem się przez was zagrożony i odrzucony,
tylko dlatego, że ja posiadam wiedzę, a wy tej wiedzy nie chcecie uznać, postanowiłem bronić siebie i zabezpieczyć moją córkę w przyszłości, bo pomimo tego, że moja była partnerka zabrała mi dziecko i nie pozwala mi się z dzieckiem kontaktować i nie daje mi kontaktów, bo tak samo jak wy uważa, że ja zwariowałem i ma do mnie wiele żalu, że tak powiem, to ja przez to, tak jak powiedziałem wam, moja wizytówka to ja, jestem dumny z mojej wizytówki, a że zrobiłem ją z miłości do mojej córeczki, to mam gwarancję bezpieczeństwa dożywotnią, bo wiem, że ten plan jest bezpieczny, bo nigdy bym nie narażał mojej córki po prostu na śmiech w sieci. Ja wiem, że YouTube nie zapomina, dlatego też ta wizytówka jest taka, jaka ma być i dlatego ten jeden film zmieni świat. To takie proste. To jeśli chodzi o te kwestie. Co do samej Warszawy, to na chwilę obecną z racji, że ludzie w Warszawie jednak nie są gotowi na innowacje, technologie, gry, świeżość, postanowiłem poszukać swojego bezpieczeństwa w domu, dlatego wróciłem do Mysłowic. I biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, musiałem zmodyfikować delikatnie swoją strategię, dlatego w tym momencie, żeby wam najpierw wyjaśnić, moja fundacja jest jedyna, unikatowa, innowacyjna na świecie, jako że zabrała wszystkie nisze, które były potrzebne, to jest po pierwsze, jedyna fundacja, która gwarantuje bezpieczeństwo, jedyna fundacja, która w dynamiczny sposób wspiera wszystkie inwestycje związane z ekologią, z rozwojem, z nowymi technologiami, z wirtualną rzeczywistością, z rozszerzoną rzeczywistością. Jako że stworzyłem swoją pierwszą grę, to oprócz fundacji na pewno otworzę studio gier i będę swoje gry projektował. I oprócz tego oczywiście mam szereg innych działań w Polsce i inwestycji, które chcę wykonać. Żebyście zrozumieli dynamikę rozwoju. Z racji, że ja zrozumiałem, że moja wiedza jest wystarczająca do tego, żeby się z wami dzielić i stałem się światowej klasy ekspertem, to też nie mam obowiązku przebywania w Polsce, żebyście mnie zrozumieli. Bo ja jestem Polakiem i z racji tego, że jestem Polakiem i kocham mój kraj, postanowiłem, że mój kraj zmienię w pierwszej kolejności, bo to tutaj się urodziłem, tutaj dorastałem, tutaj wychowywałem. I tym bardziej korzystając z okazji, że Warszawa mnie nie zaakceptowała, wróciłem do Mysłowic, gdzie się urodziłem i w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o takie większe plany na Polskę, to na pewno będę chciał zrobić coś z górnictwem, bo to jest jakby jeden z większych problemów od dłuższego czasu. A że dynamika rozwoju mojej fundacji będzie dość duża, bo tak jak powiedziałem, zgarnąłem wszystkie nisze na świecie, i jestem jedyny innowacyjny, świeży, który ma takie poglądy, dzięki czemu ja wystarczy mi dzielić się z wami wiedzą. Wy możecie lub nie mnie słuchać, możecie lub się ze mnie śmiać, możecie robić cokolwiek nie zrobicie, to ja dzięki temu, że będę się z wami tutaj troszkę dzielił, będę mógł iść dalej, a wy do tego czasu będziecie mogli mnie na spokojnie gonić, dlatego to takie proste. Jeśli chodzi o to górnictwo, to tak, dynamika rozwoju. Z racji, że moja firma jest innowacyjna i jedyna, moja fundacja jest innowacyjna i jedyna na rynku, w tym momencie tak, jako że jestem sam i stworzyłem w 3 tygodnie plan gotowy, który się zrealizuje i tak sam, bo tak go zaplanowałem, to dzięki temu, że ten plan jest skończony, to tak, no to jest też ważne dla mnie, bo od kiedy skończyłem plan, to ja nie jestem wariatem, bo mam swoją wizytówkę, mam swoje wartości i te wartości właśnie, to są te różnice, jakby, że tak powiem, społeczeństwa. Wasze wartości to są pieniądze, a moje wartości to miłość na przykład. Wy podążacie za pieniędzmi, ja szukam miłości. Kiedy wy patrzycie na opakowanie, ja zwracam wyłącznie uwagę na treść. I zostawiając wam wizytówkę i 40 minut treści, patrząc ile wy mieliście ciekawych komentarzy na temat opakowania i tylko tego, a zauważyłem, że żaden z was tej treści nie zrozumiał, miałem właśnie na spokojnie czas przemyśleć te kolejne kroki, które będę miał zamiar postąpić. Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju, jako że jestem światowej klasy ekspertem, a jestem Polakiem i mieszkam w Polsce, a moja fundacja i moje dalsze działania, bo otwieram jeszcze działalność gospodarczą i do końca roku będę chciał jeszcze odpalić spółkę, także mam większe plany,
W tym momencie skupię się na swoich działaniach tylko w okolicy Śląska, żeby Wam pokazać dynamikę rozwoju, więc w pierwszej kolejności środki, które otrzymam, zostaną wykorzystane tutaj wyłącznie na Śląsku i w tym momencie Wam pokażę, na czym polega dynamika rozwoju. Bo jako, że jestem światowej klasy ekspertem i mam wiedzę, którą Wam pokazałem, mogę dzięki swojej wiedzy i dzięki YouTube'owi tą wiedzą się dzielić i przez to, że wiem, co mam do powiedzenia, świat zacznie nam płacić. A że świat jest cały duży, okrągły, a Polska jest jaka jest, prawda? To ja takim lejkiem ze świata powoli zacznę ściągać fundusze przez samą oglądalność. Dlatego choćbyście wy nie zrobili nic, to ja wiem, że moja wiedza jest warta pieniążków, dlatego wiem, że jestem bogaty. A biorąc pod uwagę liczby i prognozy, które mi daliście, czyli 2000, 2,5 jak teraz widziałem, 2500 obejrzeń, pierwszy film, 2 dni i cały czas jestem sam, bo całe społeczeństwo mnie odepchnęło i się ode mnie odsunęło, to jest lepiej niż się spodziewałem, tak bym powiedział. Dlatego, że wróciłem do domu i odzyskałem bezpieczeństwo, mogę teraz na spokojnie pomyśleć i tworzyć kolejne treści i wrzucać kolejne filmy, w których dostaniecie kolejne wyjaśnienia. Gorąco Was zapraszam i co do formy, jako że jestem sam, forma mnie w ogóle nie interesuje, a skupiam się wyłącznie na treści, bo to jest moja wartość, jak najbardziej zachęcam Was do hejtowania, do śmiania się, poszerzania tego wideo, gdzie tylko się da, bo tylko dzięki temu dotrę szybciej tam, gdzie chcę. Dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.